Namaste, daj si radę. Dzisiaj historia o tym, czym jest wiara. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Dzisiaj historia o tym, czym jest wiara. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie tego filmu na YouTube i opisie odcinka i również na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli czym jest wiara. Słowo wiara ma wiele znaczeń. Potocznie zazwyczaj kojarzymy to jako określoną religię, wyznanie, przekonanie o istnieniu Boga, ale również przeświadczenie o słuszności czegoś, przekonanie o wartości czegoś, przekonanie, że coś się spełni. Również słowo wiara oznacza wierność komuś albo przekonanie o istnieniu zjawisk nadprzyrodzonych. Potocznie też określa się w ten sposób nieformalną grupę osób o wspólnych zainteresowaniach, czyli takim slangowym znaczeniu. I samo słowo wiara miało kiedyś nieco inne znaczenie, bo znaczenie pochodzi od słowa zaufanie i przyrzeczenie, a także wierzenia i przekonania przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz zwykły tradycyjny ład i porządek. Prasłowiańskie słowo vera, ponieważ od tego słowa pochodzi słowo wiara, oznaczało przeświadczenie, przekonanie, że coś jest prawdą, ale również ufność, że coś się spełni. Ten sam pień i pokrewne znaczenie widoczne jest w łacińskim przymiotniku vera, co oznacza prawdziwa, i używana do dziś w niemieckim wahr, co oznacza prawdziwy. Prawosłowiańska vera, zanim stała się rzeczownikiem, również była przymiotnikiem, ale uległa substantywizacji, przekształciła się w rzeczownik i zaczęła zmieniać znaczenie od prawdziwa, tego co jest prawdziwe, prawdziwe przekonanie, do tradycyjny ład i porządek, zaufanie, przyrzeczenie, przekonanie, że coś się spełni, przekonanie o istnieniu Boga, i ostatecznie przyjęło znaczenie słowa religia. I tyle słowniki. Słowo wiara również ma pewne znaczenie w kontekście psychologii i oznacza nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunku braku wystarczającej wiedzy. Czyli jest to subiektywne, jeśli subiektywne prawdopodobieństwo jest małe, to potocznie taką wiarę nazywamy przypuszczeniem, a przy znikomym prawdopodobieństwie mówimy, że czegoś nie wykluczamy. Czyli słowo wiara oznacza przekonanie o czymś, co nie jest pewne w 100% i bardziej polegamy tutaj na intuicji. Zatem wiara religijna jest definiowana jako pewien pogląd osoby, która uznaje, że wierzy w istnienie absolutu i w tym kontekście nie może udowodnić tego w żaden sposób. Bhakti Kwadrans. Natomiast słowo śradha, które często tłumaczymy jako wiara, oznacza zaufanie, samozaufanie, wiara albo pewność. Podobne źródło słów, podobne znaczenie jak słowo wiara, polskie słowo wiara, czy łacińskie słowo vera, czy słowiańskie słowo vera. Śradha oznacza taki stan umysłu, który nie rodzi wątpliwości. Jest to postawa funkcjonowania z silną wiarą we własne możliwości, osiągnięcie podjętego celu lub podołanie pełnej roli życiowej. Śradha zatem nie jest tylko pewnym przekonaniem, ale siłą wewnętrzną, siłą naszej postawy determinacji. Czyli pojęcie pochodne do śradhy oznacza osobę, która ma wielkie zaufanie do siebie, swojego serca i przyjaciół. Rdzeniem słowa śradha jest sylaba śri, oznacza coś uświęconego, dobrego lub prowadzącego do jakiegoś dobrostanu. Zatem oddanie się ufności jest oddaniem się czegoś dobremu, uświęcającemu. I tyle na temat śradhy Radha Yoga. Zatem można przejść dalej i szukając w tym temacie zauważyć, że w pewnym miejscu Shankaracharya oznajmił, że śradha, wiara, stanowi czynnik, dzięki któremu dana osoba łatwo rozumie prawdziwe znaczenie pism świętych. Ta definicja jest troszeczkę abstrakcyjna, dlatego popatrzmy na tą definicję w kontekście Vishnuizmu Gaudiya. Czym jest śradha i czym można
jak można ją zwiększyć. Bhagavad Gita mówi śraddha mayo yam purusho, co oznacza, że człowiek jest tym, w co wierzy, ponieważ każdy w coś wierzy, w coś materialnego lub duchowego. Wiara wcielonych dusz rodzi się z materialnych cech i te cechy wpływają na rodzaj wiary, jaką dana osoba posiada. Mówimy tutaj o sattwie, rajasie i tamasie, czyli o harmonii, aktywności i bierności. O tych trzech gunach, siłach natury materialnej, które opisują cechy zachowania osób, i o tym mówi bardzo szczegółowo Bhagavad Gita. Taka wiara jest materialnie uwarunkowana i stanowi produkt materii, efekt pracy materii w sensie subtelnym, czyli tych aspektów psychologicznych. I każda osoba, która jest pod wpływem danej cechy materialnej, czy to sattwy, harmonii, rajasu, aktywności, czy tamasu, bierności, będzie przejawiała inny rodzaj wiary. I to dotyczy jakby tych osób, które są uwarunkowane materialnie pod wpływem materii. Natomiast osoby, które posiadają inny, również posiadają, mogą posiadać inny rodzaj wiary. Jest to tak zwana boska wiara, która jest transcendentna względem natury materialnej. I Bhagavatam Krishna określił tą wiarę, swoją osobę, jako transcendentną. Jeśli ktoś ma taką wiarę, osiąga sferę transcendencji. Zatem boska wiara jest przekonaniem, że kompletne poznanie można osiągnąć tylko poprzez objawienie. Takie ukierunkowanie sposobu zdobywania informacji podkreśla wady intelektu w kategoriach jego zdolności do przekazywania kompletnej wiedzy. I w tym stwierdzeniu mamy określenie, że poprzez intelektualne rozważania nie jesteśmy w stanie poznać absolutnej, kompletnej wiedzy w znaczeniu przez duże W, jako wiedzy, którą możemy poznać stan istnienia, zrozumieć stan istnienia prawdziwej rzeczywistości. Jedynie poprzez silne boskie przekonanie w istnienie wiedzy transcendentnej, czy wiarę w Sri Krishna, jak określa to Bhagavatam. Według Gaudiya Vedanty chodzi tu o wiedzę, dzięki której dusza, atman, jaźń, poznaje siebie i swoją perspektywę na doznawanie miłości, w sensie premy, czy tej miłości duchowej. I ta wiedza obejmuje doświadczenie Brahmana, Boga, jako źródła smaku, źródła przyjemności, rasowajsa, i smakowanie tej rasy, tego smaku, czy też rozkoszy w związku z jego osobą. I taki jest ostateczny cel Gaudiya Vedanty, taka jest konkluzja Gaudiya Vedanty, że smak płynący z towarzystwa, z relacji z Bogiem, jest ostatecznym spełnieniem, ostatecznym celem rozwoju osoby. Zatem wiara w istnienie czegoś takiego jest tą wiarą, która pozwala poznać naturę, prawdziwą naturę rzeczywistości. I ta boska wiara, śraddha, wzrasta poprzez towarzystwo osób, które już ją posiadają, na zasadzie z kim przestajesz, takim się stajesz. Dlatego ta sadhusanga, towarzystwo świętych osób, jest zaraźliwa i pobudza początkową, kruchą wiarę, którą określa się słowem komala. Ta wstępna wiara, komala, przekształca się w mocną wiarę, która skupia ostatecznie intelekt na rozwoju duchowym. Zatem mamy dwa rodzaje wiary tutaj w tym kontekście, czyli komala, czyli taka wstępna wiara. Okej, to jest coś ciekawego, chciałbym to robić. I później ona, rozwijając się, przechodzi w etap śraddhy, czyli to jest taka silne, mocne przekonanie graniczące z pewnością, które nie ma w sobie już żadnych wątpliwości. Zatem poprzez towarzystwo świętych osób, sadhusangę i duchową kulturę, którą praktykujemy, czyli sadhanę, to powoduje, że nasza wiara umacnia się i daje praktykującemu oparcie na gruncie rzeczywistego istnienia. Ten grunt sam w sobie jest boską wiarą i on pozwala dojść do zrozumienia, ujrzenia prawdziwych lil, zabaw Boga w własnym sercu i wtedy brania udziału w lila sewie, czyli w zabawie, rozrywce polegającej na służeniu. Zatem wiara, śraddha, implikuje ruch ku temu zrozumieniu. Bhakti kwadrans. Thakur Bhaktivinod utożsamia wiarę z podporządkowaniem, określając to stwierdzeniem Sharanagati, mówiąc, że to podporządkowanie, Sharanagati, jest warunkiem wstępnym do tego, aby wejść na ścieżkę bhakti i rozwijać się w niej. Podobnie Sri Krishna w Bhagavad Gita, kiedy po przebudzeniu wiary Arjuny, skuteczność bhakti oznajmia mu, że praktyczne zastosowanie jego wiary
oznacza podporządkowanie. Ten ostateczny werset konkludujący Bhagavad Gita mówi właśnie o podporządkowaniu. Innymi słowy, ta wiara jest równoznaczna z przystosowaniem się do prawdy, natomiast racjonalne myślenie, intelektualne myślenie jest zaledwie niedoskonałym sposobem pojmowania prawdy. Dlatego poprzez intelekt, czy dźwiane, wiedzę, filozofię nie jesteśmy w stanie poznać ostatecznej prawdy, jedynie poprzez podporządkowanie. I tak konkluduje to Krishna Bhagavad Gita i o tym wspomina również Bhaktivinoda. Aczkolwiek przystosowanie się do prawdy obejmuje również teoretyczne pojmowanie, czy też zrozumienie jej, dlatego znajomość pism i wiedzy jest wskazana, natomiast nie jest wystarczająca. Wiara śradha stanowi zatem zasadę, która wprowadza w ruch nasze życie i odwrotnie, gdy jesteśmy podejrzliwi, zamierzamy w bezruchu. To jest taka bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego że możemy to zaobserwować w praktycznym życiu, że jeżeli mamy wiarę, że wchodząc na przykład na jakiegoś budynku, mamy wiarę, przekonanie, że ten budynek jest dobrze, sprawny, dobrze zbudowany, jest zgodnie ze sztuką budowlaną i wejście na niego nie spowoduje żadnego niebezpieczeństwa. W momencie, gdy wejdziemy na jakąś ruinę, jakiś budynek, który jest w kiepskim stanie, nie wykonujemy tego ruchu, ponieważ obawiamy się, że może się coś wydarzyć. Czasami widzimy te ogłoszenia, że budynek do rozbiórki, wstęp zbroniony i tej sytuacji nie wykonujemy ruchu. Zatem wiara wpływa na ruch, wpływa na to, że wykonujemy jakieś działanie. Jeżeli ktoś nie posiada wiary, zatem nie wykonuje ruchu. Jeżeli ktoś nie działa, znaczy, że nie wierzy. Swami Tripurari wspomina w swoim jednym z tekstów, że boska wiara ma charakter transracjonalny, czyli obejmuje doświadczenie wykraczające poza racjonalne poznanie. Nie znaczy to, że jest irracjonalna. Wiara nie bez przypadek rodzi się z tajemnicy, która stanowi podstawę struktury i natury rzeczywistości. Z tajemnicy, która nigdy nie będzie w pełni objaśniona bez względu na obietnice czcicieli rozumu. Tutaj przeciwstawiamy tą wiarę, która wynika z podporządkowania, z zaufania w boską rzeczywistość, od tej, która wynika tylko i wyłącznie z intelektualnego zrozumienia i z intelektualnych rozważań natomiast rzeczywistości. W ten sposób nie możemy poznać tajemnicy, ostatecznej tajemnicy świata. Bhakti kwadrans. W języku sanskryckim oprócz słowa śradha występuje również inne słowo określające wiarę i to słowo to astikya. I słownik Molniera Williamsa tłumaczy je jako wiara w Boga, pobożność i wierność. Ten wyraz napotykamy w Bhagavad Gita w 18 rozdziale, 42 rozdziale i Śrila Prabhupada w swojej Bhagavad Gita, tak jak on jest, tłumaczy to słowo jako religijność. Natomiast słowo śradha ma większe znaczenie. Ono pochodzi od słowa śrad, czyli serce, i dha, czyli położyć lub umiejscowić, czyli od takiego przekonania, które wynika z tego, co mamy w sercu, z naszego głębokiego zrozumienia. W związku z tym śradha jest aktem umiejscowienia w czymś naszego serca, czyli położenia naszych emocji, uczuć i naszego działania, przekonania w tym kierunku. Nie jest to zwykła religijna zewnętrznie motywowane działanie. Słownik Moniera Williamsa tłumaczy również to słowo, podając inne źródła niż Bhagavad Gita i mówi, że to jest astikya, to jest wierzenie w Boga i w inny świat niż ten dostępny dla zmysłów. Mówi, że to jest wiara w Boga, w boskość i jest wierzenie w nadprzyrodzoną naturę rzeczywistości, podając jako źródło również inne wersety z Mahabharaty. Zatem pełne zaufanie, że śradha, w tradycji indyjskiej śradha to jest pełne zaufanie pokładane w tego, kto przeszedł całą ścieżkę wtajemniczenia. Tym jest prawdziwa śradha. Nie oznacza to ślepej wiary. W tekstach pojawiają się przykłady, kiedy uczeń wierzy w mistrza i wierzy w kogoś, kto przeszedł całą ścieżkę. Czyli nie jest to irracjonalna wiara, tak jak mówi Swami Tripurari, coś, co być może istnieje, jest nieracjonalne,
nie wiem, zielone ludziki na Księżycu, to być może ta wiara jest, taka wiara i takie przekonanie jest irracjonalne. Natomiast Śradha jest przekonaniem w to, co widać, to, co można zaobserwować, nawet jeżeli samemu nie doświadcza się jeszcze tych poziomów. Podsumowując, Śradha, wiara w Sanatana Dharmie, w jodze, nie jest dogmatyczną, ślepą wiarą. Śradha nie jest ślepą wiarą, która nie jest racjonalna. To jest wiara w coś, co może być doświadczone eksperymentalnie, co może być urzeczywistnione. Tak jak mogę mieć wiarę w to, że dolecę samolotem do Rzymu. I z czego ta wiara wynika? Ona wynika z mojego doświadczenia. Z doświadczenia tego, i że wiem, że istnieje samolot, że istnieje Rzym, że wiem, że w większości przypadków samolot, który ma lecieć do Rzymu, tam dolatuje. W związku z tym moja wiara bazuje na doświadczeniu i na logicznym wnioskowaniu. Ponieważ istnieje samolot Rzym i większość samolotów tam dolatuje, no tym logicznie wnioskuję, że kiedy wsiądę do samolotu do Rzymu, dostanę się do Rzymu. Zatem wiara w guru nie jest ślepą wiarą. Można mieć ślepą wiarę w jakiegoś przywódcę sekty albo lidera partii i tym podobne, jakąś osobę. Natomiast wiara w guru przez duże G jako reprezentanta prawdy w tym kontekście nie może być ślepa. Musi być poparta dowodami, obserwacją czynioną przez ciebie czy przeze mnie. Maitreya Upanishad wspomina dwukrotnie o wierze, o tym, czym jest Śradha, że Śradha, czyli przekonanie, które jest obecne w słowach guru, że istnieje tylko jedna rzeczywistość bez drugiej, jest jedna, niedwoista, że samotność jest niezbędna do medytacji, ani klasztor, ani wnętrze lasu. Czyli przekonanie, Śradha w słowa guru jest warunkiem do praktyki. I wiemy z wersetów, kanonicznych wersetów Gaudiya Vishnuizmu, że ścieżka bhakti zaczyna się od etapu śradha. I ten etap śradha jest tak naprawdę już zaawansowanym etapem, dlatego że ta wiara jest pełna, umocniona i oparta o własne doświadczenie i obserwacje. Zatem, czy można powiedzieć, że ktoś, kto przyszedł wczoraj do praktykujących bhakti jogę, już posiada tą wiarę? Czy też jeszcze nie doszedł do tego etapu? To pytanie zostawiam otwarte. Zatem, wracając do tematu guru i wiary w jego, autentyczny guru to autentyczny nauczyciel. I drugi werset z Maitreya Upanishad wspomina, istnieje wyzwolenie dla tych, którzy są wolni od wątpliwości, czyli wątpliwości tutaj rozumiane jako śradha, czyli ci, którzy nie mają wątpliwości, posiadają śradhę, dla nich istnieje wyzwolenie. Nie ma emancypacji, ciąg dalszy, nie ma emancypacji nawet pod koniec powtórki narodzin tych, których umysły opanowały wątpliwości, dlatego należy mieć wiarę. Czyli śradha, wiara jest elementem krytycznym, zasadniczym. Kim jest guru? Guru to autentyczny nauczyciel. Takie jest znaczenie tego słowa. Kiedy mówimy o guru, mamy na myśli zasadę, o shri guru, o pewną zasadę nauczyciela. Nie jest to rozumienie, w Sanatana Dharmie nie ma takiego zrozumienia jak współcześnie słowa guru, że mówimy o guru informatyki, guru grafiki, guru fotografii i tym podobne. Jakiś taki tani sposób, że to jest być może deprecjonujące nawet stwierdzenie. Guru oznacza tego, który zna prawdę i jest nauczycielem najwyższej absolutnej prawdy, osobą, która urzeczywistnia wszystkie nauki, które uczy i praktykuje, czyli praktykuje to, co naucza. W związku z tym słowo guru nie jest jakimś słowem, tanim słowem, nie jest być może nawet właściwym słowem dla zwykłego nauczyciela, chociaż zwykły nauczyciel również jest jakby zasadą nauczyciela. I zatem można by powiedzieć, że ktoś, kto nie jest autentycznym nauczycielem, nie jest guru przez duże G. W rzeczywistości zauważam, że wiele osób pragnie takiej pozycji, ale ponieważ ona wiąże się z różnego rodzaju przywilejami i te przywileje są atrakcyjne, ale nie posiada wymaganych, te osoby nie posiadają w większości wymaganych kwalifikacji. To jest taki pozer. Dlatego to, kto kim jest i kim powinien być guru, a kto nie, dlaczego, to jest temat na omówienie na osobny odcinek podcastu i być może kiedyś i taki zrobię.
Zatem powinniśmy mieć wiarę w słowa guru, jego nauki, nawet jeśli nie mamy jeszcze doświadczenia tych nauk. Czyli ten wstępna wiara jest potrzebna, aby wierzyć w guru, podjąć proces i praktykować. Rzecz stopniowo będziemy doświadczać efektów tych nauk i oczywiście zwiększając swoją wiarę i przekonanie w nauki przekazywane przez guru, z czasem dojdziemy do pełnego urzeczywistnienia. I śraddha jest początkowym etapem. W Bhakti Rasamrita Sindhu, czyli nauce o służbie oddania, jest wspomniany werset, który mówi właśnie o tym, że Adau, śraddha, tata, sadhu, sangata, bhajana, kriya i tak dalej. To jest pierwsza część, czwarty rozdział, wersety 15-16. Te dwa wersety mówią o tym, że na początku trzeba mieć wstępne pragnienie samorealizacji, które doprowadzi nas do etapu próbowania obsowania z osobami, które są duchowo wzniosłe. Czyli Adau, śraddha, tata, sadhu, sangha. Na początku potrzebne jest wstępne pragnienie samorealizacji. Ta śraddha tutaj została przetłumaczona jako wstępne pragnienie samorealizacji, czyli początkowe zainteresowanie. Aczkolwiek, tak jak wynika z wcześniejszych rozważań, śraddha nie jest czymś prostym, tanim i takim zupełnie początkowym. Na następnym etapie otrzymuje się inicjację, i pod jego instrukcjami rozpoczyna się proces służby oddania. Spełniając służbę oddania pod przewodnictwem mistrza duchowego, uwolniamy się od wszelkich materialnych przywiązań, osiągamy stabilność samorealizacji i smakujemy o słuchaniu o absolutnej osobie Boga, Shri Krishnie. Ten smak prowadzi nas dalej do przywiązania do świadomości Kryszny, która dojrzewa w Bhawie, czyli wstępnym etapie transcendentalnej miłości do Boga i prawdziwej miłości do Boga, nazywanej premą, która jest najwyższym stanem doskonałości życia. I tak pokrótce tutaj jest opisana cała ścieżka bhakti. To jest nauka o, można powiedzieć, że to jest nauka o siddhancie, czyli o konkluzji, wnioskach filozoficznych, co oznacza koniec wiedzy, czyli po tym już nie ma nic więcej. I ponieważ ta Vedanta, ta wiedza Vedanta jest ostatecznym wnioskiem, który można wyciągnąć ze wszystkiego i ze wszystkich początkowych założeń wcześniejszych wniosków, że A prowadzi do B, B prowadzi do C, C prowadzi do D i tak dalej. Zatem wiara, śraddha jest koniecznym warunkiem na ścieżce duchowej. Jeśli nie posiadasz tej wiary, nie posiadasz tej śraddhy, powinieneś nad tym popracować. Zwłaszcza, że wiele razy widzę, że kiedy przychodzą nowi adepci, ich wiara jest ślepa lub niepobudowana wiedzą i zrozumieniem. I jeśli nie pracują nad tym, nie rozwijają jej w kierunku śraddhy, często prowadzi to do fanatyzmu religijnego albo innych patologicznych zachowań na ścieżce duchowej. I to jest koniec rozważenia temat śraddhy, czyli wiary. A w następnym odcinku posłuchasz historii o pachnących perłach. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Radhe Radhe, Radhe Govinda, 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 Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Shyam Sri Radhe, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Shyam Sri Radhe, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe.